naszym spotkaniu, proszę Państwa, jesteśmy na etapie pisania strategii lokalnej grupy działania. Pierwsze my tworzyli lokalną grupę działania, jest ta sama oczywiście. Wiadomo, że nowe rozdanie funduszy unijnych, nowe były możliwości tworzenia nowych grup lokalnych i no, różne zamiarowania. Jedni chcieli z tą samą grupą, jedni chcieli dzięki. Jesteśmy w starym składzie, w tym samym, w którym byśmy byli, czyli cztery gminy Ciężkowice, Leśna, Zakrycie, Wojnicz. Obowiązkiem naszym jest, proszę Państwa, przeprowadzenie konsultacji społecznych i chcemy tych konsultacji. Chcemy dlatego, że chcemy z organizacjami pozarządowymi, wszystkimi sołtysami, radami sołeckimi, radnymi rozmawiać, jakie potrzeby chcemy w naszej gminie po prostu wykonać. Ja wiem, że na wszystko na pewno nie wystarczy wniosków, bo już tego, co wpłynęły te wnioski takie po prostu zapotrzebowania, ale nie traćmy nadziei. Różnie to może być. W każdym razie mam nadzieję, że spiszemy te wszystkie najważniejsze, spiszemy strategię lokalnej grupy działania i dopiero potem to już kierownik lokalnej grupy działania nam powie, w jakim czasie mniej więcej można się spodziewać tych funduszy unijnych, na co. Ja w zasadzie tylko tyle, bym chciał powiedzieć, troszeczkę z Wami posłucham, ale muszę na godzinę 15 być znowu w innym miejscu. Mam nadzieję, że obrady będą owocne i dojdziemy do porozumienia. Dziękuję bardzo. Продолжение следует...
wokół których będziemy budować ten dom. Dla kontrastu przypomnę Państwu, co było poprzednio. Pierwszy to był rozwój turystyki na obszarze NGD. Cel drugi to był rozwój produktów lokalnych, rozumianych jako żywność, ale również i rynku dzieło i usługi takie, jakie są związane z tym obszarem, jak na przykład garcarstwo, wędrarstwo, wypełniarstwo, a przydełkowanie. Cel trzeci to była integracja lokalnej społeczności plus podniesienie kompetencji kwalifikacji osób mieszkających na tym terenie poprzez szereg tego rodzaju szkoleń. I cel czwarty to była ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym energia odnawialna. Ten dokument, o którym teraz mówimy, do którego przyjmujemy zgłoszenia, który budujemy, określamy, co będzie finansowane w tej perspektywie finansowej, będzie miał trzy cele, tak jak powiedziałem. Cel pierwszy to będzie strefa czasu wolnego. W strefie czasu wolnego będzie zawarta cała infrastruktura związana z turystą, z turystyką, ale też i to, co ma służyć lokalnej społeczności do spędzania wolnego czasu. Czyli ja to rozumiem jako siłownie na wolnym powietrzu, infrastruktura wojska, bardzo zabaw, czy też bierze widokowy, jeśli chodzi o turystykę zewnętrznego i wszystko związane z działalnością agroturystyczną, jeżeli ktoś chce budować wyposażenie obiektu agroturystycznego. Czyli to, co będzie służyło do usługi ruchu turystycznego i przyczyniało się do fajnego spędzenia wolnego czasu przez lokalną społeczność w tychże czterech miejscach. Cel drugi, postanowiono, że znowimy jako LGD, że nie będzie już zaprecyzowanie do turystyki tylko jednego produktu, ale zawrzemy w nim szeroko rozumianą, co rozumiem, sektor przedsiębiorców, czyli tworzenie i utrzymanie miejsc pracy. I cel ten będzie związany właśnie z wspieraniem rozwoju lokalnego rynku pracy. Czyli to jest wszystko to, co, na co osoby fizyczne, przedsiębiorcy chcą uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej. Czyli jeżeli ktoś ma chce założyć działalność gospodarczą, jeżeli chce rozwijać istniejącą działalność gospodarczą, to tu mówimy o tym celu. Dla przypomnienia, żeby można było uzyskać dofinansowanie, jeśli chodzi o przedsiębiorcę, on nie musi mieć zarejestrowanej działalności na terenie jednej z gmin należących. Wystarczy, że dany projekt, inwestycje, punkt miejsca pracy będzie tworzył na obszarze lokalnej, który działa. Czyli mogła być firma z siedzibą w Tarnowie, ale pod warunkiem, że na przykład budowała jakiś sklepik, otwierała jakiś punkt usługowy, czyli wtedy mogła też zostać dofinansowana. Cel trzeci został doprecyzowany jako w sumie to, co było w celu czwartym poprzednim, czyli ochrona środowiska naturalnego, ale właśnie poprzez różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania i energię odnawialną, no i inne formy przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. Czyli te trzy cele są takim dokumentem, po których te pomysły, które już Państwo do nas zgłosiliście, będziemy wpisywać, lub jeżeli zostaną zgłoszone jeszcze celem uzupełnienia tego banku pomysłu, to w tych celach będą się musiały zawrzeć. Jeśli chodzi o same pomysły, no przypominam, że zbieramy je od ponad półtora roku. To jak RDD byliśmy też na sesjach radnych. Informowaliśmy o opisaniu nowej strategii w gazetach innych, własnych wydawanych w parlamentu, na naszych tablicach prezydentów w gminie. No i przez ten okres półtora roku łącznie zebraliśmy na ten moment ponad 350 pomysłów z terenu tych czterech gmin. Przy czym na chwilę obecną najwięcej jest terenu gminy Zaplecza. No może dlatego, że tam jest biuro, nie wiem, może jest więcej gospodarstw agroturystycznych, czy są inne rzeczy, ale też po to dzisiaj to spotkanie, żebyście Państwo mieli możliwość też się bardziej uaktywnić i nadgonić. Jeśli chodzi o gminę Wojnicz, to na Kordonie to są te słowa, na chwilę obecną ja byłem na spotkaniu w Wiadomieniach Radowskich, gdzie dość dużo tych pomysłów zostało zgłoszone, i one się tym banku pomysłów znalazły. I w miejscowości Zakrzów. Te dwie się, że tak powiem, najbardziej się włączyły na tym etapie pisania strategii i tutaj najwięcej pomysłów różnego rodzaju. Jeśli chodzi o naszą strategię, możemy mówić o pieniądzach przewidzianych na nabory rynku, czyli to, co będziemy zapisywać pod nabory. Czyli jeśli mamy tutaj na sali przedsiębiorców, albo znacie Państwo osoby, które potencjalnie do nas zainteresowane pracy na poziomie pracy, to można im wskazać, jest złożenie do nas tego pomysłu na wskazanie kwoty, jaka będzie związana z tą działalnością gospodarczą, ale też
projektów, nie wiem, mamy beneficjenta jako osobę fizyczną, która budowała ścieżkę przyrodniczą za kwotę 80 tysięcy złotych, czy do finansowania 50 tysięcy. Czyli ten pomysł odczytajki polecany beneficjent może być dość sporo. Tylko jedna prośba, że jeżeli zgłaszacie coś do nas, żeby to był projekt realny do zrobienia i w miarę kosztorys, szacowane koszty takie urealniane, żeby to nie było w jakiś sposób. Nie wymagamy oczywiście kosztorysu na ten temat, żeby to było dokładnie co do grosza wliczone, ale żeby nie podawać, jeżeli mówimy na przykład, że będziemy kupować aparat za 2,5 tysiąca, to już to nie pisali 10 tysięcy, bo już jeszcze sobie doliczę staty albo zrośnie cena aparatu. Jest to dla nas z tego punktu ważne, że my te pieniądze, które będziemy mieć, będziemy dzielić między te trzy cele na podstawie wniosków centralnych. I później w danym momencie, jeżeli się wyczerpie pula dostępnych środków w stosunku do zgłaszanych pomysłów, oczywiście będziemy się dostarczać tak, żeby to będzie nazywała solidarnie, żeby nie było tak, że jednostkam, a pozostałe mniej. Ale takie założenie tych środków na zasadzie szacowania kosztorysu inwestycji może spowodować, że uwzględnimy mniej projektów niż moglibyśmy. I później przy realizacji projektu w wyniku prowadzonych weryfikacji cenowych poprzez przetargi czy zapytania ofertowe, do których no, zawsze w programie Lider Beneficjent jest zobowiązany. Okaże się, że te ceny są stosunkowo niskie i nagle 50% wartości strategii, no to, że faktycznie pokryło te pierwotnie zbadane pomysły, a zostają nam wolne środki, które no, będziemy szukać jakoś zastępczy naszej jeszcze wykorzystać. Podczas gdy można to zrobić teraz. Pomysł jest też taki, żeby same wnioski na dofinansowanie, czyli te projekty, które będziecie Państwo zgłaszać, żeby one były realne do zrobienia pod kątem pozwolenia i uzgodnień. Czyli żebyście nie zgłaszali czegoś, na przykład wcześniej nie zastanawić się, że chcecie na przykład budować jakąś wiatę, a w planie przyszłego zagospodarowania ta działka jest wyłączona z zamówienia. I to wyjdzie później na etapie realizacji inwestycji. Czyli przemyśleć, składając projekt, czy to, co ja chcę zrobić, jest możliwe do zrobienia wnioskiem pod kątem dokumentacji. Ponieważ no, te pieniądze, które dostaniemy jako RBD, chcielibyśmy w naborach wydać w pierwszych dwóch lat działalności. Dlaczego? Dlatego, że by później był czas na ocenę tych wniosków przez polskie instytucje w Krakowie, które się zajmują weryfikacją formalną, podpisywaniem umów i później wypłatą tych środków. Bo RBD, jak powiedzieliście Państwo, tylko zapada decyzję, czy dany projekt ma dostępne finansowanie, czy nie, powiedziałem tylko, albo aż. Bo nie startujecie wtedy w konkursie w Krakowie, jeżeli jest więcej wniosków. Ten wniosek wychodząc od nas, mają już zatwierdzone dofinansowanie, które rozwiązuje się wymogi formalno-prawno administracyjne. No i stąd też, jeżeli w tych pierwszych dwóch latach wydamy te pieniądze, to później macie te dwa lata na realizację projektu. Jeżeli tego nie doszło, by się okazało, że gdzieś tam ktoś się wycofał z realizacji projektu, bo mieliby plany życiowe, zabrakło pieniędzy na wkład, bo trzeba też założyć środki, później wielokrotnie to jest dopiero refundacja, czyli nie ma tej pewności z góry, żebyśmy mieli czas na przeprowadzenie naboru zastępczych. Bo mieliśmy problem też taki, że w tej strategii większość pieniędzy, które wydaliśmy w 2011 i 2012 roku, zamiast robić to na samym początku 2009. I to z kolei spowodowało, że było 250 tysięcy na systemie oszczędności, których już nie możemy przywrócić do góry naboru i nie wydamy. Żeby tego uniknąć, to chcę zrobić taki czas, żebyśmy spokojnie, nawet Państwo, jeżeli na maksimum 2 lata będziecie czekać z realizacją inwestycji, po tym 2 latach wierzycie, że nie rezygnuje z Wami środków, to żebyśmy jak będziemy mieli czas na ponownie wprowadzenie na pole. Może tak tytułem mojego wedrusza, gdybyście mieli z tymi, żebyśmy zamienili bardziej jakąś tam dyskusję, pomysły, żeby Wam jakoś to nakierować, na co można pisać, może by nie z pytań. Jeśli chodzi o sam popularny, on jest bardzo prosty, jest dostępny na stronie rbd.dunajew.pl, czyli na danym przestrzeni się poda są www.dunajew.pl, wypaniane w samach przygotowane. To jest jedna kartka A4, gdzie wpisujecie dane zgłaszającego. Krótki, proszę wstawić tytuł, opis, 3-4 zdania, czego ten projekt ma dotyczyć, szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia, ponieważ my będziemy szukać, który wariant finansowy tam podpisać. No i to jest wszystko. I wysłać nam to elektronicznie zeskanowane do kosztu, bo wystarczy to są dobra. Taki formularz, że wpadam do naszego segregatora z projektami. No i później ta główna uroga, która została faktycznie wspomniana na tym.
też naborów, więc nie wiem, jak ala projekt pracowy. Państwo do nas jako grupy nieformalne przychodzicie, czyli grupa nieformalna to jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej, co powoduje, że nie możecie startować w naborach do wniosków, czy nie jesteście zarejestrowani w KRS-ie, nie macie tej osobowości prawnej ani księgowości. RGD pewną kwotę środków będzie miało jako własne takie powiedziałem, więc będziecie do nas się zgłaszać, podajecie jakiś pomysł o realizacji, wykonujecie go fizycznie w terenie, robicie jakieś spotkanie, wydajecie publikację. My z kolei jesteśmy płatnikiem tego zadania. W 100% płacimy, odpowiadamy za księgowość, odpowiadamy za rozliczenie. Was tylko kontrolujemy pytanie, czyli zadeklarować, że chcecie zrobić filmik w danej miejscowości, co jest ten projekt na tej, to możemy przyjechać sprawdzić, jeżeli wydaliśmy te pieniądze na zakupie się produktów, namiotu, wypożyczenie sceny i tak dalej, to czy to miejsce, czy to zadanie faktycznie. Czyli to jest też taka forma, że pewna pula środków finansowych będzie w dyspozycji własnej RGD i możemy finansować tego rodzaju zadania związane z aktualizacją, złączeniem, integracją i promocją obszaru. Jeśli chodzi o członkostwo, na chwilę obecną RGD liczy około 76 osób. 12, czyli tak naprawdę członkowo troszeczkę mało. Niebawem będzie walne zebranie członków. Na walne, bo będą zapadały decyzje co do składu poszczególnych organów, zarządu, komisji rewizyjnej. Walne będzie od statutów decydowało o kształcie organizacji strategii rozwoju. Oczywiście ona będzie na sesjach prawnych konsultowana, ale takim decydującym głosem będzie walne zebranie członków lokalnej grupy działania. Czyli ostatecznie walne decyduje, które projekty są przejmą, które nie. Czyli z punktu widzenia gminy to jest wszystko decyduje, jak będzie członków. Deklaracje pobiera się na stronie na biała karta, to prawie w stronie zakładce, lokalna strategia i inne dokumenty. Jest na deklaracje członkowskie. FDZ przewiduje członkostwo w dwóch wariantach. Składa się do państwa jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Lub jeżeli jesteście przedsiębiorcą, prowadzicie działalność gospodarczą, jesteście zarejestrowani w SWU, wówczas proszę sam podkreślić sektor przedsiębiorcy i załącznie z wypływem centralnej zewnętrznej działalności gospodarczej. Ponieważ zjada jedynie jest przynajmniej stowarzyszeniem już nietypowym, mamy partnerstwo sektorowe. Sektor publiczny, gdzie są gminy, oni już są członkami przedsiębiorstw, jest określonym statyczem. Sektor społeczny, jako stowarzyszenia, bo te też mogą być członkami, musi zawsze dbane stowarzyszenie, dbane dane stowarzyszenie, zawsze wchodzi, jeżeli to jest stowarzyszenie R1. No i oczywiście osoby fizyczne, najliczniejsze w całym tym przedsięwzięciu. I ostatnią grupą, stowarzyszenia i sektor publiczny, czyli przedsiębiorcy, sektor publiczny i sektor społeczny. Składka członkowska niewielka, 10 zł na rok.